Polski. Wróciliśmy. Wracamy? Tak, wróciliśmy do domu w nocy. Polska, Polska. Piękna pogoda nas przywitała, proszę, słonecznie, idealnie, nie tak gorąco jak było w zeszłym tygodniu, nie tak gorąco jak we Włoszech, ale dobrze, kochanie, jak wakacje, udały się? Co zadowolony myślisz? Jesteś? Bardzo dobre były, nie? No nie dla mnie bardzo dobre były, nie wiem dla ciebie. Szczerze, trochę jestem zmęczona. Naprawdę? No, ja nie mam, bo tak, tak balowaliśmy w nocy. Imprezy w nocy, nad ranem chodziliśmy spać, że teraz trzeba odespać te wakacje, słuchajcie. To już chyba nie ten wiek, się śmiejemy. Ale. Ale. Co prawda podróż też minęła nam, słuchajcie, trochę stresująco, ponieważ mieliśmy opóźnienie prawie godziny na lotnisku. Wyglądało wszystko na to, że będzie idealnie. Już przeszliśmy przez bramki, już był moment, kiedy zamykali gate, a nagle się okazało, że dopiero przyleciał samolot. Więc musieliśmy wszyscy ściśnięci, słuchajcie, w tym wyjściu takim do samolotu, w korytarzu, czekać prawie 40 minut, po czym siedliśmy do samolotu, czekaliśmy kolejne 20 minut. No i oczywiście przylecieliśmy do Polski z opóźnieniem, więc ten moment odebrania bagaży, trzeba było zabrać samochód z parkingu, dojechania z Modlina do nas do domu, padliśmy jak muchy. I dopiero dzisiaj rano zabrałam się za rozpakowywanie walizek, za zrobienie pierwszego prania, które właśnie się suszy. No i mówię do Massimo, słuchaj, jedziemy na zakupy i jedziemy po świeże kwiaty do domu. Tak, żeby sobie umilić jeszcze ten powrót po wakacjach do domu, żeby było przyjemnie, pięknie i pachnąco w domu. Oczywiście pipeta przywitała nas szaleństwem, ale to takim szaleństwem, że sami się śmialiśmy, że nie widzieliśmy, o co jej chodzi, po prostu biegała po całym domu. Trochę żałuję, że wam tego nie nagrałam, bo byście się też uśmiali, ale uwierzcie mi, już byliśmy tak zmęczeni po powrocie do domu, że stwierdziliśmy, dobra, rzucamy wszystko, tylko się umyliśmy, przebraliśmy w piżamy i po prostu poszliśmy spać. Także dzisiaj ogarniamy dzień i to będzie taki vlog po naszym powrocie do Polski. Po wakacjach i mam nadzieję, że miło dzisiaj spędzicie czas oglądając ten vlog. Skoro jesteśmy już w domu, to nie mogliśmy się powstrzymać i oczywiście co? Przyjechaliśmy na obiad na sushi i moja ukochana choya. No i proszę, jakie piękne lilie. Teraz czekamy, aż się rozwiną. Tutaj mamy jeden wazon i trzy gałązki. A dwie gałązki wstawiłam też tutaj przy wejściu do mieszkania, do drugiego wazonu. Kocham lilię. Kto mnie zna, ten doskonale o tym wie. Udało się, w Jisku kupiliśmy top materac, czyli taką matę na materac w promocyjnej cenie z Velpur, czyli tę akurat wersję, którą my chcieliśmy, na której nam zależało, w rozmiarze 140x200 o grubości 4,5 cm, czyli idealną właśnie taką na nasz materac. Ostatnią, słuchajcie, właśnie ostatnią matę, ostatni top materac na nasz materac w rewelacyjnej cenie za 500 zł, czyli przeceniony nieco ponad połowę. No, rozkładam. Sprawdzimy, jak to wygląda, jak się to montuje. Powinien mieć takie boczki. No zobaczymy. Rozkładam i dam wam znać,
co i jak. No i proszę bardzo, rozwinięty. Teraz musimy trochę poczekać, aż się ładnie tutaj to wszystko ułoży. Ale bardzo podoba mi się też to, że mamy tutaj te specjalne gumki, które zaraz będę naciągać na ten materac i dokładnie to wszystko zabezpieczać. O, no i zobaczymy, jak się będzie dodatkowo spało na takiej dodatkowej macie. No dobrze, moi drodzy, ponieważ mamy końcówkę miesiąca, czas na projekt Denko. Tak jak obiecałam, będę wykonywać regularnie, raz w miesiącu, na koniec miesiąca, takie właśnie podsumowanie kosmetyków, które zużyłam. Mam już tutaj oczywiście przygotowaną torbę, więc zaraz Wam pokażę co i jak. Są tutaj kosmetyki do włosów, są kosmetyki pielęgnacyjne i kosmetyki do makijażu. I teraz tak, jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, to tutaj muszę zaznaczyć, że podobnie jak w zeszłym roku, trzymam się projektu 23 puste opakowania na 2023 rok, jeśli chodzi o makijaż. Więc myślę, że pod koniec tego roku zrobimy sobie takie podsumowanie i zobaczymy wtedy, czy udało mi się zużyć 23 kosmetyki makijażowe w 2023 roku, czy też nie. Może zużyłam więcej, więc na razie nic nie zdradzam, ale pokażę Wam, co zużyłam w tym miesiącu. I teraz tak, jeszcze jedna ważna sprawa. To są produkty, które zużyłam przed wyjazdem do Włoch. Podczas naszego pobytu we Włoszech też zużyłam kilka produktów, ale oczywiście ze względu na podróż nie przywiozłam ze sobą tych pustych opakowań, no bo szczerze mówiąc nie widzę sensu, żeby podróżować z pustymi opakowaniami kosmetyków w bagażu, tylko po to, żeby Wam je pokazać, więc zużyłam filtry od marki SVR, ten blurujący z kolorem, zużyłam dwa filtry również do pielęgnacji ciała na plaży, zużyłam kilka kosmetyków takich, wiecie, pielęgnacyjnych do demakijażu, a tam była miniaturka tonera, miniaturka płynu micelarnego, miniaturka żelu do twarzy oczyszczającego. Co tam było jeszcze? Dwie maski, płatki pod oczy. Więc te produkty, tak Wam szybciutko mówię, że były, ale one się nie liczą do tego, co jest dzisiaj. Trochę tego jest, więc od razu lecimy z omawianiem każdego produktu po kolei. Nie wiem, które to jest moje opakowanie lakieru do włosów. Zużywam regularnie i regularnie do niego wracam. Czyli Nivea Care & Hold, lakier chroniący przede wszystkim też przed promieniowaniem. Uwielbiam go za zapach. Ma bardzo fajny skład, bo nie ma tutaj silikonów. Nie obciąża włosów i to, co jest dla mnie najbardziej istotne, jeśli chodzi o lakiery, to już nawet nie sam fakt tego utrwalenia, wiecie, że fryzura się prawie nie rusza, ale to, że na moich ciemnych włosach nie pozostawia żadnego białego pyłku, którego ja po prostu nie znoszę. Ja niestety niektóre lakiery, takie mocniejsze, tu mamy akurat czwóreczkę, to powodują. Ja co prawda codziennie wieczorem wyczesuję lakier z moich włosów. Też już Wam o tym opowiadałam, jeśli chodzi o pielęgnację moich włosów. Także zużyte. Kolejne opakowanie. I tylko wiecie co? Przez te ostatnie lata, kiedy wracam do tego lakieru, to widzę tylko, jak wzrasta jego cena. I kiedyś był naprawdę bardzo tani, a teraz już kosztuje nawet w niektórych miejscach ponad 20 zł. Trochę przesada, no ale co zrobić? Ja ten lakier uwielbiam. Nawet czasami te wszystkie profesjonalne lakiery nie dają takiego efektu jak ten. O, jeśli jesteśmy jeszcze przy włosach, to zużyłam opakowanie odżywki do włosów od marki Kevin Murphy. I to jest taka odżywka mocno nawilżająca, regenerująca do włosów, o bardzo fajnej, takiej przyjemnej, gęstej formule, ale niezbyt gęstej. Natomiast ja z tej serii mam jeszcze szampon, który też już praktycznie kończę, więc możecie się spodziewać, że w następnym denku się on pojawi. Mam też produkty takie do stosowania przed stylizacją, przed suszeniem, ale zużyłam odżywkę, byłam z niej bardzo zadowolona, ja uwielbiam kosmetyki marki Kevin Murphy, u mnie sprawdzam się świetnie. I do włosów jeszcze zużyłam jedną buteleczkę kuracji i Lacher, czyli kuracji od marki Evoe Farm. Ja o tej kuracji Wam już opowiadam wiele razy, więc nie będę się tutaj znowu na ten temat rozwodzić. Wiecie, że uwielbiam i uważam, że jest to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza kuracja wcierka na skórę głowy.
Dobra, czy mamy coś jeszcze do włosów? Widzę, że nie. To lecimy dalej. Zapach, który zużyłam w tym miesiącu, jest to woda perfumowana marki Hugo Boss Alive. Bardzo lubiłam ten zapach, bardzo fajny, trwały, przyjemny, słodki, ale zużyłam. Nie wiem, czy do niego jeszcze wrócę. Trochę chyba bardziej podoba mi się ta wersja Intense, bo jest taka nieco bardziej słodka, no ale zobaczymy. Dobra, ciało. Jeśli chodzi o ciało, złożyłam opakowanie balsamu rozświetlającego, brązującego do ciała Zanzibar od marki Dax Sun. Wypowiadałam się na jego temat na moim Instagramie. Bardzo fajny balsam, który nie jest zbytnio śmierdzący, no bo wiecie, że te wszystkie produkty brązujące, samoopalające niestety dają taki efekt tego utlenienia na skórze. Efekt utrzymuje się niby do 7 dni, tak wspomina o tym producent. Ja nie zauważyłam, żeby ten efekt tak długo się utrzymywał, no bo to jest produkt zmywalny, więc za każdym razem, kiedy wchodzimy pod prysznic, a robimy to przecież codziennie, to ten balsam nam się zmywa, więc trzeba go poprawiać, ale uważam, że jest bardzo fajny, ładnie pachnie, daje taki efekt lekkiego rozświetlenia, nie ma tutaj żadnych drobinek, naprawdę super produkt, także zużyłam do końca. I teraz tak, dwa kosmetyki makijażowe, miniaturka takiego błyszczyku powiększającego usta, lekko mrożącego, dającego taki fajny różowy efekt na ustach od marki Givenchy, i maskara Yves Saint Laurent, proszę bardzo, też pokazywałam ją na moim Instagramie, bardzo fajna maskara, bardzo fajny dawała efekt na rzęsach, niestety muszę to powiedzieć, bardzo szybko zaczęła wysychać. A ja nie lubię takiej maskary, która zbyt szybko wysycha, bo przez to też na krótko nam starcza. Dobra, zostały kosmetyki pielęgnacyjne. I zaczynamy tak. Żel oczyszczający do twarzy od marki Bondi Sands. Dostaniecie go m.in., w ogóle ta marka jest dostępna m.in. w perfumerii Douglas. Bardzo fajny żel, który w składzie ma m.in. aloes. A ja uwielbiam aloes, bo on cudownie koi i łagodzi moją wrażliwą skórę. Ten żel delikatny, bardzo delikatnie się pienił, przyjemny w użyciu, też niezbyt lekki w konsystencji, ale też nie taki zbyt mocny. Super sprawdzał mi się też do oczyszczania z Lumispa. Samodzielnie przetestowałam go na wszystkie możliwe sposoby. Świetny skład, mogę Wam go również zarekomendować i polecić. Dalej, zużyłam opakowanie mgiełki nawilżającej, odświeżającej, wygładzającej, kojącej od marki Health Labs. Też już się wypowiadałam na temat tego produktu. Cudowna, cudowny, taki można powiedzieć tonik, mgiełka, odświeżacz w ciągu dnia, ukojenie, nawilżenie. Bardzo fajna sprawa, bo w atomizerze szklana butelka, jak słyszycie, dopracowane wszystkie szczegóły, piękny, delikatny zapach, spryskiwałam sobie nim twarz, szyję, dekolt, nie doszło u mnie do żadnego pieczenia, swędzenia, nic się absolutnie nie działo. Na temat tego produktu również wypowiadałam się na moim blogu, gorąco Wam polecam. I ostatnie dwa kosmetyki i będzie to marka Slavia, Slavia Cosmetics, czyli wzmacniające serum olejowe do twarzy, które zawiera m.in. 1% bakuchiol, olej konopny, olej z baobabu. I ma on dawać nam efekt ujędrnienia i odżywienia. A bardzo podoba mi się zapach w przypadku tego produktu. Ma on formę olejową, więc jest to taki kosmetyk, który moim zdaniem najlepiej sprawdzi się w przypadku skór dojrzałych, suchych, normalnych, mieszanych. Być może tłustych, ale powiedziałabym bardziej w takim kierunku tłustych, odwodnionych. Fantastycznie wykonuje się na tym serum m.in. masaż lub też masaż guasza, bo wtedy zwiększamy ten efekt takiego napięcia na naszej skórze. Ja stosowałam ten produkt wieczornej pielęgnacji. Można go co prawda też używać w połączeniu z kremem. Wtedy taki serum olejowy, wiecie, delikatnie emulguje i szybciej się wchłania, ale możecie też stosować samodzielnie i pozostawić na skórze. I to też jest bardzo fajne rozwiązanie.
Uważam, że świetny produkt, szklana butelka, ładne nakrętki drewniane. Zresztą wy wiecie, że ja lubię markę Slavia. Co tu dużo mówić? Wegańskie kosmetyki, świetne składy, substancje aktywne wysokiej jakości. I na zakończenie bardzo drogi produkt, ale uważam, że genialny produkt, jeśli chodzi o nawilżenie, między innymi nawilżenie skóry, czyli marka Hydropeptide i Hydrosystem. Hydrosteam, przepraszam. Produkt, który ma działać przeciwzmarszczkowo, odnawiać DNA naszych komórek, działać, wspomagać regenerująco na naszą skórę, intensywnie nawilżać. Słuchajcie, ja muszę zrobić Wam film na temat marki Hydropeptide, bo rzeczywiście są to kosmetyki bardzo drogie. Jest to półka profesjonalna, czyli produkty stosowane przez specjalistów, m.in. w gabinetach kosmetycznych, w salonach kosmetycznych, w gabinetach medycyny estetycznej i nie tylko. Oczywiście jest też możliwość zakupienia tych produktów na stronie, na naszej polskiej stronie, gdzie są one dostępne w różnych pojemnościach, nawet w takich mini, żeby sobie wypróbować. Ale to, jak są skomponowane składy, to jakie są formuły. Rozmawiałam kiedyś na temat marki z Magdą, Racja Pielęgnacja. Nie wiem, czy kojarzycie Magdę z Instagrama. Magda jest chemikiem i technologiem receptur kosmetycznych. I rozmawiałyśmy właśnie o kompozycjach składników aktywnych i tych całych formulacjach tych produktów od marki Hydropeptide. I Magda też powiedziała, że to, jak ktoś tworzy te receptury i komponuje, zestawia ze sobą substancje aktywne i jakie substancje tam są stosowane, to mimo swojej ceny te kosmetyki są naprawdę warte użycia. Także widzicie, do włosów trzy produkty. Dwa produkty makijażowe, jeden produkt do ciała, jeden zapach i raz, dwa, trzy, cztery kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Super serum olejowe od marki Slavia, produkt od Hydropeptide, oczyszczanie z Bondi Sands i odświeżenie od Health Labs. Tyle, albo aż tyle, jeśli chodzi o projekt Denko. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy w ogóle znacie któryś z tych kosmetyków. Czy stosujecie, albo stosowaliście. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Może podzielcie się też swoją opinią na ich temat. Jestem bardzo ciekawa, jakie pojawią się komentarze. Chciałabym Was zachęcić też trochę do takiej dyskusji, oczywiście pod moim filmem. I dajcie znać, czy Wy regularnie zużywacie kosmetyki. Zrobiłam sobie właśnie zieloną herbatę i zabieram się za montowanie pierwszego vloga z naszego wyjazdu do Włoch. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Powrót do domu i powrót do starych, nowych nawyków. Co to oznacza? Starych, no bo widzicie tutaj Beauty Focus Collagen Plus dla mnie, a nowych, ponieważ tutaj właśnie zaraz przygotuję coś dla Massimo. Słuchajcie, marka Health Labs wysłała do mnie nowość. Dostałam właśnie taki prezent w postaci nowości, która pojawiła się w ofercie, czyli Goodie Me. I są to takie saszetki z błonnikiem funkcjonalnym. Ja co prawda nie mogę Wam nic na razie na ich temat powiedzieć, ponieważ trzeba je dobrze przetestować i sprawdzić, co i jak. Ale chciałam Wam powiedzieć, że właśnie testerem tego będzie między innymi Massimo! I będziemy sprawdzać, czy to rzeczywiście działa, jak to działa, czy to jest dobre, jak to wygląda, jak funkcjonuje i jak się przy tym funkcjonuje, więc na pewno za jakiś czas dam Wam znać. Rozpuszczamy jedną taką saszetkę w wodzie. Skład, z tego co sprawdziłam, jest naprawdę bardzo fajny i pięknie to pachnie malinowo. Teraz trzeba to dokładnie wymieszać i w zależności od tego, ile będzie tutaj wody, taka też stworzy się konsystencja. No i proszę, zrobił się taki fajny kisielek, powiedziałabym. O, galaretkowaty. Pięknie pachnie. No to testujemy. Muszę Wam się przyznać, że uwielbiam ten stan po powrocie do domu. Kiedy? Mogę wskoczyć do wanny, nasmarować się peelingiem, a zrobić sobie długą kąpiel, później nasmarować ciało fajnym, tłustym masłem. Słuchajcie, ja wiem, że wiele z Was posiada prysznic, ale ja jestem zdecydowanie za wanną.
Uwielbiam leżeć w wannie i uwielbiam się relaksować. Zawsze jak wyjeżdżam na wakacje, szczególnie do Włoch, jest tam tylko i wyłącznie prysznic, później tak bardzo tęsknię za tą wanną, że jak wracam do domu, to aż sama przyjemność nawet sobie wannę zrobić, bąbelków, poleżeć w tej wannie, cudo. Także teraz zabieram się za wieczorną pielęgnację. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć. W tym roku na wakacje nie zabrałam ze sobą LumiSpa. I nawet nie wiecie, jak żałowałam, że ze sobą nie wzięłam tej technologii. Bo dopiero w momencie, kiedy nie używałam jej przez kilka dni, zaczęłam dostrzegać po prostu jej fantastyczne działania na naszą skórę. I dzisiaj patrzę na siebie w lustrze i widzę zaskórniki, które się tutaj pojawiły. Tutaj oczywiście wypryski związane z okresem. To jak użyłam już raz Lumi, żeby oczyścić moją skórę po podróży i co tutaj się znajdowało. Po prostu to, jak jest to przyjemne, dobre dla naszej skóry, no stwierdziłam, że nigdy więcej nie wyjadę na żadne wakacje, zwłaszcza do Włoch, bez LumiSpa. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, jeśli widzieliście mój ostatni film dotyczący podsumowania LumiSpa po prawie roku używania, to wiecie, że planowałam kupić LumiSpa Ajo. No i zrobiłam to. Kupiłam, zamówiłam i dzisiaj dostałam nawet SMS-a, że jutro już powinien przyjechać kurier i przywieźć mi LumiSpa Ajo, czyli najnowszą technologię, z czego niesamowicie się cieszę. Ale wrzuciłam też już informację na moim Instagramie, że planuję wynajmowanie dla was LumiSpa Ajo, żebyście mogli sobie też przetestować przed zakupem. Myślę, że jest to naprawdę fajna opcja. Przez kilka dni zobaczyć, jak działa, jak funkcjonuje. Zamówiłam oczywiście wszystkie dodatkowe głowice, żele dopasowane do typów skóry, napkę. Także jak tylko do mnie przyjdzie, trochę sobie sama jej poużywam, potestuję, a później będę wynajmować, więc na pewno dam wam taką informację, czy to tutaj na moim kanale, czy to na Instagramie, jak to wszystko będzie wyglądało z zapisami i nie tylko. Słuchajcie, już niedługo ta wersja LumiSpa, czyli właśnie ta analogowa, zostanie wycofana ze sprzedaży, ponieważ marka po prostu przechodzi na nowsze technologie. A nowszą technologią, zdecydowanie bardziej inteligentną, kompatybilną, no w ogóle można by było tutaj gadać godzinami, jest właśnie LumiSpa Ajo. Więc jest taka promocja nawet na stronie, że możecie jeszcze sobie zakupić właśnie tę wersję analogową w bardzo fajnej promocji. Posiadając konto VIP oczywiście macie najniższą cenę na zestaw z żelem, a tam są też różne inne fajne zestawy, ale dostajecie dodatkowo końcówkę masującą do stosowania, głowicę masującą do stosowania w okolicy oczu. Więc to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast ja uważam, powiem wam tak szczerze, że jeśli już inwestować w najnowszą LumiSpa Ajo, bo sami się przekonacie, jakie to jest cudo i jak to fantastycznie działa. Dostaję też od was pytania odnośnie technologii Boost, bo już kilka osób widziało ją tutaj na moim kanale. Zresztą wiecie, że wzięłam sobie Boosta, czyli właśnie tę technologię, za punkty produktowe, które sobie uzbierałam, więc tak naprawdę nic za nią nie zapłaciłam, a postanowiłam przetestować. No i też osoby, które oglądają Magdę Mac, doskonale wiedzą, że wypożyczyłam Magdzie do potestowania i Magda jest zachwycona właśnie tą technologią. I dopytujecie mnie, kiedy będzie moja opinia na jej temat. Będzie, słuchajcie, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Chciałabym dobrze się przygotować do tego filmu, żeby wam wszystko opowiedzieć, co i jak, żebyście też nie mieli wątpliwości, czy kupować, czy nie kupować. No bo wiecie doskonale, że wszystkie te technologie marki Nu Skin trochę kosztują. I to jednak są inwestycje, to nie są małe pieniądze, więc zanim
Ja to doskonale rozumiem, że zanim się zdecydujecie na zakup, po prostu chcecie mieć pewność, chcecie jakąś rzetelną, dobrą opinię i cieszy mnie to ogromnie, że właśnie liczycie się z moją opinią, czekacie na nią, także będzie, spokojnie, wszystko pojawi się w swoim czasie. W ogóle po wakacjach mam całą masę pomysłów, które chciałabym zrealizować i które chciałabym tutaj przedstawić nie tylko na moim kanale, ale też w moich mediach społecznościowych. No i oczywiście pomysły, które są związane również z kosmetykami, bo jest tutaj spora grupa, która czeka na takie filmy kosmetyczne. Jak wiecie, w sierpniu pojawiały się daily vlogi, także od września ruszam z większą ilością filmów kosmetycznych. Będą. Także czekajcie spokojnie. A tak w ogóle to udało mi się zapisać się do pani Sylwii, mojej pani Sylwii, do fryzjerki, która w poniedziałek będzie się zajmowała moimi włosami. Zawsze kiedy wracam po wakacjach, to idę na podcięcie końcówek, na regenerację, więc będziemy działać, będziemy robić przy moich włosach. We wtorek jestem zaproszona na taką konsultację, event, prezentację marki Kills, która odbędzie się w Arkadii i można sobie na tej prezentacji, między innymi przy tej prezentacji, na tym evencie, na stanowiskach marki Kills zrobić badanie skóry. I to jest bardzo fajna opcja, żeby przebadać sobie skórę po lecie. Wy wiecie, że ja zawsze coś takiego robię, dwa razy w roku staram się regularnie badać moją skórę, dwa razy do roku badam znamiona, zawsze się to dzieje po lecie. Już jestem umówiona do doktor Panter na wizytę, ale dopiero na 18 września, więc jeszcze trochę to potrwa. Chcę też sprawdzić urządzenie, na którym będzie wykonywane właśnie to badanie skóry, jak to będzie wszystko tam wyglądało w jakim stanie jest moja skóra, czy nie będę musiała pójść jeszcze na dodatkowe badanie na urządzeniu LumiScan. Ale z tego co widziałam już na relacjach u niektórych dziewczyn, to urządzenie, które posiada marka Kills, też jest całkiem fajne. Więc na pewno zbadam sobie moją skórę. Jak pojadę do Dr. Pander, to też chciałabym rozpisać sobie trochę zabiegów, bo widzę teraz po wakacjach, że moja skóra jest przesuszona i będzie potrzebowała dodatkowego nawilżenia, więc chciałabym zrobić mezoterapię igłową. Nie wiem jeszcze, czy zrobię. Zobaczymy, co pani doktor mi podpowie, co warto by było zrobić, z czego by było warto było skorzystać. Też jestem, powiem wam, ciekawa, jak te moje przebarwienia, bo już nawet teraz tutaj w podglądzie widzę, że znowu mi troszeczkę tutaj w okolicy ust, nosa przebarwienia wyszły, ale to na pewno też wszystko będzie widać na badaniu skóry. No, także kochani, tyle. Myślę, że możemy się już pożegnać. Jezu, jak za tym tęskniłam, słuchajcie, za tymi właśnie takimi pielęgnacyjnymi rytuałami, w domu, kosmetykami, pielęgnacją. To jest coś, co ja po prostu uwielbiam. Zaraz zrobię sobie zioła i chyba wrzucę pierwszy odcinek z Carrie Bradshaw, bo wiem, że już się pojawił na HBO Max. Chyba wszystkie są już nawet odcinki dostępne, więc czas nadrobić zaległości. A na podsumowanie dnia uspokajająca Melisa. Tutaj proszę Omega, probiotyk na noc. I tym akcentem mogę się z wami pożegnać. Bardzo dziękuję za waszą obecność i zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Buziaki, pa!